Kowalscy od kuchni. Cześć, witamy Was po dłuższej przerwie. Troszkę nas nie było, ale przygotowywaliśmy się do ponownego otwarcia naszej restauracji. Jak już dobrze wiecie, od 15 maja możemy działać chociaż w ogródkach, a na koniec maja już będziemy mogli działać także wewnątrz lokali. Dlatego Was gorąco zapraszamy do odwiedzenia nas. A w dzisiejszym odcinku przymierzymy się do makaronu z polędwiczką. Co tam mama przygotowałaś, jakie składniki będą potrzebne i jak to po kolei będzie wyglądała ta nasza praca? Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znowu możemy coś dla Państwa powiedzieć, zrobić, pokazać. A przede wszystkim mogę znowu jakąś lekcję dla syna tutaj. Poznęcać się nad nim. Chociaż to nie jest znęcanie, kochanie, to jest taka, wiesz, relaks. To ja wiem, taka matczyna miłość, no tak. Wiem, o co chodzi. Więc tak, polędwiczki w sosie serowym z makaronem i brokułami. Ser będzie oczywiście lazur, złocisty. Bardzo dobry produkt tutaj z naszego rejonu, także bardzo zawsze polecamy naszym klientom oczywiście, że potrawy, które przygotowujemy z tym serem. I goście są o dziwo, może nie o dziwo, źle to powiedziane, bardzo zadowoleni, że ser jest naprawdę przedni. Także w ten sposób możemy, jaka ma restauracyjka, reklamować. No, cieszymy się przede wszystkim, że mogliśmy już wreszcie ujrzeć naszych kochanych klientów pierwszy raz w tym roku, którzy mają serwowane dania normalnie na talerzu. To co, teraz przygotujemy się do gotowania. Dobrze, ale jeszcze pozostałe składniki, bo nie powiedzieliśmy sobie tutaj, że jeszcze mamy brokuł. To mówiłam, tak, brokuł. Taki trochę al dente. Tak. Makaron też już sobie wcześniej ugotowaliśmy, żeby nie tracić czasu. Tak. A to widzę polędwiczka, tak? Ona była wcześniej zamarynowana. Wcześniej zamarynowana, dlatego żeby też, no bo jednak, żeby tą polędwiczkę dobrze przygotować, no to ona troszeczkę wcześniej musi najść naszymi ziołami. Z naszego ogrodu. No i ser, śmietana, wywar warzywny i czosnek. Będzie jeszcze do tej potrawy, czosnek oczywiście kiszony od naszych kochanych przyjaciół z Doliny Baryczy, Schneiderów. No dobra. To co, zabieramy się. Ale przede wszystkim dzisiaj chcę mojemu synowi wręczyć taki piękny nóż z napisem... Szef. Proszę bardzo. A, dziękuję bardzo. Proszę, szefie. Działaj. Tu oczywiście obowiązkowo. Szefie, dobry szef musi się ładnie prezentować też, nie? Kurczę, ale to takie ładne. Proszę, takie ładne, nie szkoda to do takiej brudnej roboty? Kochaj, szef musi się zawsze prezentować. Dobra. Nie da rady. To co, przymierzamy się teraz. Polędwiczkę pokroić w plasterki i będziemy ją przysmażać leciutko. Wiadomo, że polędwiczka delikatne mięso, troszkę grubsze, polędwiczka delikatne mięsko, nie trzeba tego męczyć bardzo długo, króciutko z jednej, z drugiej strony, dlatego tym bardziej, że ona już była marynowana i w pewien sposób już jest zmiękczona. Jeżeli chodzi o zioła, które opanierowaliśmy, teraz kładź na sobie na taki? Leciutko już, ale już możesz włożyć. No. Masz następną do pokrojenia. Majeranek, zioła prowansalskie i trochę rozmarynu. I w tym jest marynowane, nie? No. Oczywiście też trochę soli, pieprzu było dodane, żeby już teraz, jak ona będzie przysmażana, żeby nie pieprzyć. Tak. Tak trochę, szefie, proszę, no z werwą, no z werwą, z życiem, no kochany. Przesadzaj.
Także po marynowaniu możemy pokazać, jak ona już na przykład była zamarynowana od wczoraj, i ona już jest taka zmiękczona przy tej marynacie. I teraz przekłada już na drugą stronę, nie? Mhm. Proszę, czy tym lepiej? Nie, raczej tamten. Bo... Proszę bardzo. Ona zrobiła już się teraz biała, bo nie chodzi o to, żeby polędwiczka była mocno wysmażona. Właśnie ona ma być taka w środku troszeczkę różowa. No fajnie. Nie wiem, jak to dzisiaj pójdzie, czy ten nagrany ten odcinek, bo uczeń miał dużo przerwy też. Tak. I trochę nie zaostrzy ogień na to? Nic nie... Nie solimy, nie pieprzymy, bo mówię, była delikatnie posolona, popieprzona, potraktowana pieprzem i ziołami, także wystarczająco. Dobra, i teraz tak, Adam, przekrój sobie tą polędwiczkę, bo ona już jest biała z jednej, z drugiej strony. Przekrój sobie tak ze szaga, weź ją, dobrze? Weź na nóż. No. O, i teraz można już powiedzieć, że ona już jest gotowa. My musimy ją już zdjąć teraz z patelni. Proszę bardzo, ja będę zdejmowała, a ty pokrój cebulkę w takie, no, w kosteczkę. I, na to, i tą cebulkę daj tutaj na tłuszcz. Po tej, żeby żebrać te najlepsze smaki, po tej polędwiczce będziemy przesmażali tą cebulkę. Proszę bardzo, to sobie położymy na bok. I teraz tak wystarczy, że ją tak... Tak, ten, tak. Nóż szefa otrzymałeś, to może teraz to krojenie będzie lepsze, zwinniejsze. No, to sobie na bok weźmie. Trzeba tak. Teraz nie wiem, czy tak to wyjdzie. Tak, możesz to. No ja wezmę czosneczek kiszony od mielki. Tak. Bardzo ładnie. Dobrze. I teraz cieniutkie, bardzo cieniutkie plastereczki czosneczek. Pokrój. Rozumiem, takie, żeby się rozpłynęły na patelni. Same. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Dobrze. Tak, po palcu. Ale nie z palcem. Nie, nie, no co, ty z palcem. Delikatnie. Czosneczek. Widzę, że sobie radzisz jakoś, także no, czyli widzisz, nie pomimo, będę się pomimo tutaj... przerwy tak. docinania, to sobie jakoś radzę. Mimo wszystko. No. Oj, ciężka dla nas była ta przerwa, proszę Państwa, naprawdę. Stres niesamowity z tą branżą gastronomiczną. No trochę trzeba powiedzieć, że te 2 tygodnie się przeciągnęły. No, przeciągnęły nam się te 2 tygodnie. Tak, do pół roku w zasadzie. Ale co my możemy zrobić? No możemy jedynie popłakać się, uśmiechnąć później. I popłakać się z tego tytułu, że po prostu na nasz żal ujście znalazł. No.
Tak. I najpierw teraz wrzuć cebulkę bez czosnku, a czosnek później, nie? Żeby nam się nie... To czosnek bardzo szybko się przypali. Tak. Zbierzemy te najlepsze aromaty i smaki dla tej cebulki. Proszę. Ja to rozumiem, że to ma znaczenie, że ta cebulka, ona jest smażona na tym samym oleju, co polędwiczka, tak? Oczywiście, bo zbierzesz te wszystkie aromaty. O, teraz czuję, jak w oczy szczypie. Tak? No. Dopiero teraz. To przy kolejeniu tak mnie ten nie skręciło. Ale ja czekałam, kiedy to opowie, że to także sobie no, jakoś widzisz, tym tak, poradzi. Tak szybko pokręciłem tę cebulę, że nawet nie zdążyłem popłakać. No. Teraz dopiero mnie dopadło. Tak. O. A jeszcze troszeczkę. Nie solimy tej cebuli, dlatego że puściłaby nam wody, a tu nie chodzi o to, żeby się odwodniła, bo dolejemy wywaru warzywnego. Zacznie? Jak wyczuwasz tą cebulę? Miękko masz ją już, czy jak ty to wyczuwasz? No taka miększejsza się teraz robi. Miększejsza. To wystarczy. No. Teraz możesz dołożyć tego czosnku do tej cebulki. Tak. Z deski jak najbardziej. Tak, czosnek troszeczkę tylko. I jak troszeczkę przysmażysz ten czosnek, dolejesz trochę, już mamy tutaj wywar warzywny, ale typowo warzywny musi być przygotowany, nie? Jeszcze troszeczkę. No widzisz, że cebulka ci już tutaj taki kolor łapie, nie? Tak, złocisty. Tak, właśnie. No to troszeczkę wlej teraz tego wywaru warzywnego do tej cebulki i do tego czosnku. Dobrze, to teraz podduś sobie lekko. Na takim samym ogniu ma być cały czas? Czy tak, na takim samym ogniu, żeby było. Więc zamieszać to, czy...? No pomieszaj trochę, niech to się poddusi troszeczkę. I teraz do tego dołożysz brokuły. Dobra. Brokuły takie al dente, nie akurat tutaj mamy, one są po prostu tylko, można powiedzieć, sparzone, nie? No, żeby nie tracić czasu antenowego, to sobie już troszkę wcześniej przygotowaliśmy to. Bo... Tak. Po co patrzeć, macie, jak brokuły gotujemy? Czy się inne ciekawsze rzeczy dzieją w międzyczasie? Dobra, to już mogę tą brokułę wrzucać? Tak, możesz już tą brokułę wrzucać. Wszystko? Wszystko wrzuć. Co masz przygotowane? Tak. I teraz niech sobie to razem poddusi trochę. Zwiększymy temperaturę. Wiesz co, tak widzę po tym, że jeszcze to troszeczkę nam wyparowało tego wywaru. Także możesz dolać. Tak, żeby te brokuły były takie więcej zanurzone, nie? Dobrze. No, troszeczkę podwyższyłam tutaj temperaturę. Czujesz zapach? No, oczywiście, że tak. No ale ty tam nic nie masz na tej patelni, tylko cebulę, czosnek kiszony i brokuł. A zobacz, jak pięknie pachnie. To z tego tytułu pachnie tak, że zebrałeś tą warstwę po smażeniu polędwiczki w tą cebulkę. No. Bo tak jakbyś na przykład smażył tą cebulę na nowo, w oleju, czy tam na sklarowanym maśle, no to ten zapach nie byłby taki pochłonięty. A teraz, ponieważ tam smażyłeś mięsko, no to wiesz, więcej to wyczuwasz, nie? Tak podejrzewałem, że może ten czosnek, ten kiszony, tak... No wiesz, on na pewno... On jest bardzo, bardzo aromatyczny i trzeba z nim uważać, żeby nie przesadzić, bo... Tak. No ale to tutaj nie miałeś dużo, no trzeba uważać. Emilka, twój czosnek jest wspaniały. Jeszcze troszeczkę podduć, ale może w międzyczasie też powiem, że my też posiadamy jako restauracja certyfikat Dolina Baryczy poleca,
Dlatego, że w jakimś emitowanym programie no, ominięto nas, no, ale dołączamy się do tej grupy. No i ten moment zawsze musisz wypomnieć tam, że ktoś o tobie zapomniał. No. Nie. Każdy certyfikat przyszedł, papier się zgadza. Można sobie na ściance powiesić. No ale wiesz, tutaj. To też trzeba sobie zasłużyć. Na niego, nie? Proszę. Tak, także też posiadamy jako restaurator certyfikat. No. Który gwarantuje, dołączamy do grupy. Gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług gastronomicznych. Chyba, że się coś nie uda, to przepraszamy. Dobrze, Adam. No. Teraz już widzę, że ten brokuł by miał tyle, o ile, że on już by doszedł nam. I do tego brokułu teraz musisz wrzucić sobie polędwiczkę. Mhm. Znaczy się tak, polędwiczkę i serek, nie? I zobaczymy, jaką będziesz miał konsystencję, bo wtedy dołożymy jeszcze śmietany. Jak jeżeli ktoś na przykład no, więcej stosuje diety czy coś, no to niekoniecznie z tą śmietaną musi się zadawać. Może być takiej więcej beztłuszczowe. No ale jeżeli ktoś lubi konkretnie, to można. Powiem szczerze, jak ja tutaj zobaczyłem, nie widziałem polędwiczki, ale jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że może makaron tempeny z naszej karty. Nie, ćwiczyć, ale widzę, że troszkę coś innego przygotowałaś. Tak. I teraz dzióbek dołóż tego serka lazura, nie? Złocistego. Wszystko tutaj? No dołóż wszystko tam. Nie będziemy sobie dzisiaj przy nagrywaniu żałować, tak. On jest też bardzo aromatyczny jak czosnek, ale on jest naprawdę świetny, można go, tak, że tak powiem, na surowo, bez niczego wcinać. Teraz słuchaj, Adasiu, ponieważ żeby nam się lepiej ten serek rozpuścił, dolej trochę śmietany. Troszeczkę śmietany. Tak potem, tak, o, w ten sposób. Dobrze, i teraz mieszaj, nie? Dobra. No. Gdyby było za gęste, możesz zawsze dodać sobie wywaru warzywnego, no, ale jeżeli ale nie, już, to wystarczy. Już zaczynam czuć ten serek normalnie. No. Wyjadam serek pyszniony. Tak. Musi się troszeczkę teraz poblanszować, zredukować i damy właśnie, później. Serek pyszniony... Ostatni będzie ten makaron dodany, nie? My ten serek pyszniony przecież do naszego burgera, ale leśniczego dodajemy, nie? Tak, oczywiście. Też zachęcamy do spróbowania trochę coś innego. Tak. Burger z dziczyzną. Tak. Nie wszędzie takie coś możecie zjeść. Nie. Ale na Lidl zjecie. Tak. Mamy taki specjalny smakoszy dziczyzny, leśników i osoby, które są zafascynowane potrawami z dziczyzny, także trafiliśmy po prostu, można powiedzieć, z tym burgerem no, w dziesiątkę. W dziesiątkę. No i teraz je tak, już widzisz, że ten serek ci się rozpuścił, wszystko, dołóż makaron. Mm-hmm. No. Nie męcz więcej tego brokułu, bo ci się za bardzo rozleci. Mm-hmm. Dołóż teraz makaron. Mm-hmm. I to będziesz miał wszystkie już teraz składniki, nie? Musisz wziąć teraz sobie, jak ten makaron ci się rozpuści, zagrzeje, rozpuści, sobie wziąć łyżkę i spróbować. Czy potrzebowałaby ta potrawa jeszcze, czy soli, czy pieprzu? Nic więcej, bo zioła w niej są. Także tutaj już to otrzymała ta potrawa tych przypraw, tylko, tylko najwyżej sól czy pieprz. Stanowisko pracy, żeby było czyściutkie, nie? No, mnie tu cały czas zakraniasz, mieszaj, to wiesz, nie ma czasu na sprzątanie. No ale kochani, trzeba mieszać. Muszę ci powiedzieć, trzeba mieszać. Że widzę, że starasz się dobrze mieszać. Wiesz, słuchaj, jak na teraz otwali, to człowiek też odżył psychicznie trochę. Trochę, że tak powiem, ma więcej energii do działania. Bo ostatnio muszę Państwu powiedzieć, że jak przygotowaliśmy ten żurek wielkanocny, znajomy zadzwonił z Austrii i mówi, wiesz co, fajnie wszystko z tym żurkiem, ale ten twój pomocnik to tak niemrawo ten żurek mieszał. Że dzisiaj mówiłam, że musi się sprężyć. Dzisiaj nadrabia. Tak. No ale widzę, że może teraz się poprawi opinia. No. Dobrze. Wszystko chyba jest wymieszane. Widzę, ale Adam, widzę po gęstości, że jeszcze musisz trochę podusić, żeby to troszeczkę się zagęściło, nie? Mhm. No. To co, na tym samym ogniu ma sobie tam, czy...? Tak. Bo się wyparuje szybciej. Śmietany nic nie potrzebuje chyba.
Proszę bardzo, proszę sobie. Może łatwiej by było tym, bo to sosem troszkę mieszać. Proszę bardzo. Tu masz łyżkę. Mhm. Ale po co ten zestaw? Jak spróbujesz, to sobie wypłuczesz. Aha, takie buty. Tak, nie próbujemy. Wyso? No. Jak dla mnie to by potrzebowało jeszcze delikatnie soli i pieprz. A smakowo, jeżeli chodzi. Wyso możemy dodać, ale... Czy nie? Ja akurat tak zwolennikiem soli i pieprzu nie jestem. No ja też nie jestem. A fajnie naprawdę czuć aromat tego sera pleśniowego. I... No. On tak fajnie tę nutę daje i no nie wiem. Dobra, zostawiamy. Ty jesteś szefem. No to zostawiamy. Dostałeś dzisiaj pałeczkę szefa i to zostawiamy, ja się kochanie do ciebie dostosuję. Jeżeli coś jest dobre. Tak, po co przedobrzać, nie? Później jeszcze wyjdzie coś nie tak. No. I tym sposobem, proszę Państwa, moje dziecko dzisiaj przygotowało polędwiczki z brokułami, makaronem, w sosie lazurowo-śmietanowym. Twierdzi, że nie potrzeba już ani soli, ani pieprzu, że to jest jego smak. Dostosowuje się do jego opinii i tyle. No? To co? Super. Wszystko. Jeśli chodzi o audycję, to coś jeszcze tutaj będziemy dodawać, czy nie, kochanie, kończymy? To, no to już jest potrawa przygotowana w 100%. Jedynie jeszcze, żeby troszeczkę doszło, to możemy dodać świeżego majeranku, tak odrobinę. Mhm. Tak, troszeczkę. Mnie się tamten świeży majeraneczek z tą gałązką. A to mieszać z tym, czy to tak zostaje? Tak, pomieszaj troszeczkę, niech on sobie... Jesteśmy w okresie takim, że mamy świeże zioła dostępne już teraz z naszych kochanych ogródków, albo ze sąsiada ogródka też. Można pożyczyć. Można pożyczyć. Może nie będzie miał nic przeciwko, jak tam troszkę diabniecie. Tak, ale... Ale raczej polecamy własną hodowlę. Tak. Tak wiecie. No. To co, już masz, uważam Adam, że masz koniec. Dobrze. Tej potrawy. Dobrze, to my sobie tutaj to jeszcze troszkę zredukujemy, żeby było troszkę lepsze. Ewentualnie możemy wyeksponować, nie? A to już mówisz, że już się nadaje do tego? Tak. Okej, dobra. Tak. To wyłączam, tak? Tak, wyłączaj. Połóż tutaj mi na talerz. Proszę. Jesteśmy w ziołach, to w ziołach. Działamy, tu miałem jeszcze. Jeśli chodzi o eksponowanie dań, to jeszcze bym musiał chyba trochę potrenować. Tak. Wiesz, no najważniejszy jest smak. No, reszta się obroni. No, smak. Dobra. Położymy sobie rozmaryn. O. Proszę bardzo. Czyli tak. Tak wygląda przygotowany dzisiaj przeze mnie makaron z brokułami w sosie śmietanowo-serowym. Tak. Sera lazur złocisty. Polecamy Wam. Fajny pomysł na obiad. I co, mama? Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę Państwu. Zapraszamy do naszej restauracji. Skoro już możemy w jakiejś tam określonej formie działać, mamy nadzieję, że to działanie się będzie rozwijało w kierunku, że można w restauracji będzie zjeść. Na razie póki co taras czynny działa i myślimy, że spełnimy Państwa oczekiwania przy zamówieniach.
Także dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę przy kręceniu dzisiejszego odcinka i liczymy na to, że zobaczymy się stacjonarnie z lokalu. Ale jeszcze, Adam, musimy podziękować gościom, którzy po prostu w okresie zamknięcia naszego dbali o nas i zamawiali te potrawy na wynos w tych pudełeczkach i spożywali je w samochodach, czy do domu zamawiali, czy bardzo Państwu jesteśmy wdzięczni, że pozwoliliście Państwo nam w jakiejś chociaż formie pracować, żyć tym, co kochamy, co lubimy, przygotowaniu tych potraw. Także to było dla nas jakieś takie tchnienie, że ktoś jednak liczy na to, żeby te restauracje działały i żeby z nich korzystać. Także to właśnie dzięki Wam mogliśmy przetrwać do tego momentu. Możemy kontynuować pracę nad naszym kanałem, możemy kontynuować pracę w naszym lokalu. Także dziękujemy Wam raz jeszcze i do zobaczenia na Lido. Trzymajcie się.